Dzień dobry moi drodzy, kłania się Elżbieta, witam Was na kanale Ela Rękodzieło. Zapraszam na kolejne spotkanie przy kawie. Jeśli nie macie, to zatrzymajcie na chwilkę ten film i pobiegnijcie po nią, bo dzisiaj kawa jest konieczna. Przed Wami kolejny skończony Junk Journal. Junk Journal z kawą, o kawie i przy kawie, ale też z heksagonami, czyli z takimi figurami sześciobocznymi, sześciokątnymi, które bardzo mi się spodobały i jak już opowiadałam Wam w poprzednim filmiku, możecie zobaczyć, o co tam chodziło, jakie papiery i co i jak. Dzisiaj skończony Junk Journal, okładka mięciutka z pluszowego, takiego fajnego materiału obiciowego w kolorze ciepłego brązu z dyndadełkiem. Zamykana na miedzianą gumeczkę, tak, z przeszyciami obowiązkowo. Najdłużej zeszło mi tworzenie narożników, żeby były idealne i są idealne. Ja jestem z nich bardzo dumna. I narożniki. Z narożników jestem dumna, wy tego nie widzicie, ale narożniki są, jak wezmę z daleka, równiusieńkie, idealne. Jest sklejone wszystko i wszystko jeszcze zszyte ręcznie, ściągnięte, tak żeby jak najłatwiej i ładniej wyglądały. Tutaj pokażemy jeszcze tego. O, tutaj utrafiłam. Dobra, jest. I wychodzą one właśnie tak, jak widzicie, po tej prawej stronie, naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Proszę, trzyma się wszystko idealnie. Najgorsze jest to, że na tą tkaninę wszystko się przyczepia, każda niteczka. No ale tak to jest z tymi tkaninami obiciowymi. Wyczyszczę to potem już na samym końcu z tych wszystkich puszków, jakichś takich dotknięć od kleju gdzieś tam, bo to ładnie schodzi. No i co mamy? Na okładce mamy heksagony z lnu, heksagony z takiej skórki, materiału imitującego skórkę i jetta, który jest wypełniony glosy. Koronka farbowana kawą i herbatą i napis Junk Journal, też na heksagonie i przyszyty. A w środku mamy trzy części, to może tak jeszcze Wam pokażę, o, widać, pierwsza, druga i trzecia, trzy części, wszystkie papiery są robione przeze mnie, czyli to jest naprawdę taki mój wyśniony i wymarzony Junk Journal. Okładki i dodatki. Dodatki kawowe, tuszowania kawowe i kawą, i tuszami. I każdy tutaj papier i naklejka i dodatek jest albo tworzony przeze mnie, albo ściągany ze strony www.pixabay.com, albo właśnie z tych papierów akrzonowych. Połączone też, jak widzicie, są tutaj i koronki, i wydruki, i papier kraftowy z cytatami o kawie. Jest dużo miejsca do pisania, są też tworzone przeze mnie takie napisy na taśma washi, ale jako naklejka, ale o tym będzie kiedyś osobny film. Są koperty, które też już chyba widzieliście, pokazywałam, no ale w tej kopercie jest coś szczególnego.
ziarenka kawy. Prawdziwe ziarenka kawy. Ba. I tak pokrótce pokażę Wam, co my tutaj mamy. Porobię Wam potem trochę zdjęć na zbliżenia. Bardzo ciekawym elementem są takie kieszonki kaskadowe. I pokażę Wam. Tu odłożę na razie te. Popatrzcie. Z góry do dołu, z góry do dołu, z dołu do góry. I zobaczcie, tu możemy wkładać sobie, to są wszystko kieszenie. O. Łączącym elementem też wszystko jest juta. Nie len, tylko juta. Len jest na wierzchu, tu jest juta. No i jak widzicie, juta łączy też elementy na różnego rodzaju notesiki, bum, które sobie tu układamy. I na takie małe notesiki. I heksagony, i koraliki. I znów jest hasło o kawie. Najlepszą rzeczą do zgaszenia wschodu słońca jest kawa. No i są też moje elementy drukowane. Jak widzicie, to się świeci. I robione na mojej złociarce zakrzona. I znów mamy moją taśmę washi na szyn. Wszystko jest szyte sznureczkiem. Ręcznie. I szycie już pokazywałam Wam, jak to wygląda na jednym z filmików, więc możecie sobie wskoczyć i zobaczyć. No i tak wygląda. Każda strona starałam się, żeby miała wydrukowany jakiś element kawowy, tak? Żeby ta kawa, jakieś młynki kawy, zrobię Wam powiększenia. Też żebyście wiedzieli, więc to gdzieś tutaj jest i łączy się wszystko razem. Papier jest kremowy i papier biały. Łączą się tutaj z sobą i papier ten pakowy. Więc tu mamy roślinę z ziarnami kawy. Nie wiem, jak się nazywa. Kawowiec? Może? Nie wiem. Więc tak wygląda. Pierwsza część się kończy. Tu zaczyna się druga część, były tuszowania, tak jak widzicie, żeby pokazać ten heksagon i te, więc takie jakby cienie. Starałam się wykonać tutaj. Mam nadzieję, że to mi się udało, że to jest widoczne. I tak po kolei, tu mamy kolejną kopertkę. Ta już jest pusta, można sobie coś schować. Za każdą odnoszącą sukcesy kobietą kryje się pokaźna ilość kawy. Tu widzicie tą kawę. To już jest druga dzisiaj, ale już więcej nie będzie. No dobra, to jedziemy sobie dalej. Tutaj zrobiłam taką grafikę kolorową, to chyba jedyna kolorowa grafika, bo ten cytat tak mnie natchnął. Z przyjemnością myślałam o pękatym dzbanku z gorącą kawą, o niebieskiej porcelanowej filiżance i o wybrzuszonym, malutkim dzbanuszku do mleka, niebieskim, ale w białe stokrotki. Sylwia Plath, Szklany kosz. No niestety niebieskiego dzbanuszka w białe stokrotki nigdzie nie mogłam znaleźć. Nie mam też takiego w domu, więc nie mogłam zrobić zdjęcia, ale jest troszeczkę podobny. No i lecimy dalej. I znów tutaj mamy kaskadowe kieszonki. Mamy kolejne notesiki. Mamy jutę. I mamy elementy, które możemy sobie powycinać i jeszcze ozdobić z kawą, tak? Tworzone przeze mnie na papierze, więc możemy wyciąć i przykleić w miejsce, w którym będziemy chcieli. No i tak tutaj lecimy z tą częścią drugą. Kolejny cytat, kończy się część druga i ostatnia część trzecia, kawowa. Tu jest coffee z moich nowych stempelków. Tutaj są takie papierowe, wypukłe naklejki z Akszona.
Tu jest też element, który się srebrzy. O, widać. Młynek, napis kawa i filiżaneczka. To zrobię zdjęcia, to będzie lepiej widoczne. Tu mamy kolejną kopertę. Tu mamy znów z moich nowych stempelków napis Coffee, ale ten napis jest widoczny najlepiej. O tu, kawuś. Przepiękne te stempelki kupiłam w Empiku ostatnio. Tak, dawno nie byłam i weszłam przez przypadek i stwierdziłam, że a, biorę, co tam, fajne są i faktycznie są przepiękne. No i tak tutaj właśnie prezentuje się część trzecia naszego kawowego Junk Journala. Kolejna koperta do powkładania, do wypełnienia. Kolejne papiery, proszę bardzo. I kończy się nasz kawowy Junk Journal. Zamkniemy go na miedzianą gumeczkę. Na środku jest zrobiony nitem otworek i przez to jest przełożona gumeczka do ściągania journala. No i środek najważniejszy, żeby nam nie schodziła, nie uciekało, to jest cała ta gumka związana na kawałku patyczka, akurat tutaj na zapałce, sklejone, przyklejone i tutaj się będzie trzymało. Mam nadzieję, że podoba się Wam. Oczywiście, jakby ktoś bardzo chciał, jest do dostania u mnie. Należy się tylko skontaktować. Dziękuję Wam przepięknie za dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Junk Journalowo i kawowo. Pa, pa!